to spotkanie grupy siódmej. Hiszpania, Litwa. Wydawało się, że piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego są tutaj zdecydowanym faworytem i tak było, ale męczyli się bardzo, bardzo długo, aby strzelić jedynego gola w tym meczu. Tutaj widzieliśmy szansę Fernando Torresa. Tutaj kolejna akcja. Kapitalnie broni bramkarz drużyny łotewskiej. Szczęście sprzyjało jednak im tylko do czasu. Nieszczęśliwy Raul, bo to on właśnie główkował przed tą fenomenalną paradą Karcemaskasa. Nadeszła jednak 69. minuta i ta jedna efektywna akcja drużyny Hiszpanii. Luque, piłkarz Deportivo La Coruña, strzela gola dającego Hiszpanom 3 punkty. Ładna zespołowa akcja rozpoczęta przez Xaviego, przegrana przez Luisa Garcia i Raula. To on asystował, a wykończona właśnie przez Alberta Luque. 1-0.